Raport z Kijowa. 328 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Akcja ratunkowa w Dnieprze trwa już ponad 65 godzin. 90% gruzu bloku mieszkalnego, na który 14 stycznia spadła rosyjska rakieta, zostało już rozebrane. Bilans ataku to 41 osób zabitych, w tym czworo dzieci. Ostatnią ofiarą wydobytą z gruzu było też dziecko. Wydobyto je dzisiaj o godzinie 9:46 czasu lokalnego. 79 osób zostało rannych, a 39 uratowano spod gruzów. Na razie nieznany jest los 25 mieszkańców budynku. Ukraińskie służby zidentyfikowały rosyjskich wojskowych biorących udział w ataku rakietowym na budynek w Dnieprze 14 stycznia. To żołnierze 52. Pułku Lotnictwa Ciężkich Bombowców. SBU opublikowało nazwiska sześciu z nich. Skontaktowali się z nimi redaktorzy gazety Ważne Historie. Nikt bezpośrednio nie potwierdził udziału w ataku na miasto Dniepr. Czy to ja nacisnąłem na przycisk i usiadłem w tym samolocie? Taka była odpowiedź jednego z rosyjskich wojskowych. Ukraińskie media przytaczają te wypowiedzi, są one wstrząsające, ale rzeczywiście nie chcą się przyznać do tego, że są bezpośrednio odpowiedzialni, chociaż nie odżegnują się od tego, że biorą udział w wojnie albo że wojna przeciwko Ukrainie jest słuszna. Na pewno do tych wypowiedzi jeszcze powrócimy. Kreml odrzuca oskarżenia w związku z zawaleniem się bloku mieszkalnego w Dnieprze. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie wojsko nie uderza w budynki mieszkalne ani w obiekty infrastruktury społecznej. Jednocześnie odniósł się do wypowiedzi niektórych przedstawicieli Ukrainy, którzy powiązali tragedię z akcją rakietową obrony przeciwlotniczej. Prawdopodobnie Pieskow miał na myśli skandaliczne wypowiedzi doradcy biura prezydenta Ukrainy Oleksija Arestowicza. Ten temat omawialiśmy we wczorajszym raporcie. Kim jest Oleksij Arestowicz i co powiedział, a także nasze przypuszczenia, dlaczego to powiedział. Wielka Brytania ogłosiła rekordowy pakiet pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zawiera on m.in. czołgi Challenger 2, dziesiątki dział i ponad 100 pojazdów pancerzonych, w tym gąsienicowe transportery Bulldog. Około 100 ukraińskich żołnierzy przybyło do amerykańskiej bazy wojskowej Fort Steele w Oklahomie, by rozpocząć szkolenie w zakresie systemu obrony powietrznej Patriot, donosi CNN. Według urzędników Pentagonu szkolenie potrwa kilka miesięcy. Wiadomości wybrała Daria Hordyjko, a my się przenosimy do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, witam Państwa. Przenosimy się do Wilna i słyszycie Państwo głos Oli Siemaszko, to oznacza, że na pewno pojawi się temat białoruski. Na Białorusi wczoraj rozpoczęły się wspólne ćwiczenia lotnicze rosyjskie i białoruskie. Olu, obserwujesz sytuację, co na temat tych ćwiczeń i tego pierwszego dnia wiemy? A tak, ćwiczenia podobne się zaczęli, ale jakoś tak bardzo ciche. Nie ma o nich informacji ani w białoruskich, ani w rosyjskich mediach. Szukałam na przykład, co pisze białoruska gazeta wojskowa na ten temat i też nic nie pisze. Sztab Generalny Ukrainy zareagował już na ćwiczenie. Powiedział, że Rosja wzmocniła swoją grupę lotnictwa bojowego na Białorusi pod pozorem szkolenia pilotów wojskowych w pobliżu granicy z Ukrainą i to zwiększa ryzyko uderzenia rakietowego z terytorium Białorusi. Przypomnę jeszcze raz, że w poniedziałek Białoruś i Rosja rozpoczęli wspólne ćwiczenie lotnicze. Ćwiczenia będą odbywać się od 16 stycznia do 1 lutego. Міністерство оборони Білорусі назива головний ціль тих ćwiczeń звінкшення інтеропераційності льотництва. І рівніж в комунікації ресорту знайдується ліста задань, над якими льотництво планує ćwiczyć. Наприклад, розпознання льотниче, вспільне патрулювання пришчені повітряної вздовж границі панствової, вспарці льотниче для згрупувань войск, лондування войск тактичних і теж достава ладунків і евакуація ранних. Понадто Міністерство оборони Білорусі по раз колійний поінформувало, що в цвіченнях беруть удяв всі льотниська і полігони сил повітряних і сил оборонних Білорусі. А вчесніше білоруська група моніторюємця теж написала, що на цвічення з Росії прибуло до Білорусі
12 смяглоўцаў і 8 мысліўцаў. Рўнеж в панедзялак па выніках першага дня цвічэнь група манітурыёнца зазначыла, што праз цэлы дзень на Беларусі не выстартаваў ані адзін мысліўец, ані адзін смяглоўец. І яшчэ на гэты тэмат хацеў бы паведаміць, што вчора украінская група Defense Express апублікавала здзенча адламкаў ракет, якімі Федэрацыя Расійска заатакавала Кіёв 14 стычня і сон то фрагменты поціскув з російського систему С-400. Група подала, що засінку дежіння таких поціскув 250 кілометрів і ствердила, що місцем старту тих поціскув є терен білоруського льотніска Зябрувка. Але в тим часі не було жодних стартів Зябрувки. Коли би так все стало, то услышали би о тим тисянце околі лишних мешканців, бо за ледве 10 кілометрів стамтонт є Хомель, і мешка там около 500 тисяч людей, а вокол самого літніска сон десятки вісок. Всеред українських військових теж є таке припущення, що вистрілення могло наступити з білоруської частини стрефи Чорнобильської, де не мешкають люди. І в зв'язку з тим ніхто не мог зголосити стамтонт вистрілення ракет. Але найправдоподобніший старт мог бути з поблизу Зябрувки, але уж не з територію Білорусі, а з територію Росії, з обводу Бранського, бо мешканці услышали там дзвінк вищелівання ракет. І ще раз повім, найправдоподобній ощал Києва 14 стичня походить з Росії, а не з Білорусі. Sytuację z ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Ola będzie śledzić dalej i oczywiście też sytuację militarną ze strony Białorusi, co tam się dzieje i do czego może dojść. Ale gdy już rozmawiamy i chociaż to jest temat głównie dotyczący kwestii wojny, ale trudno, żebyśmy nie porozmawiali też o Andrzeju Poczobucie, też współpracowniku naszej redakcji. Wczoraj rozpoczął się proces nad Andrzejem Poczobutem. Też obserwowałaś informacje dotyczące tego procesu, chociaż tych informacji nie jest zbyt wiele. Co wiadomo w ogóle o tym procesie? Щастя, що цей процес в огулі ся розпочав, бо зостав переложений уж два рази. Найперв цей процес повинен був зачинся ще в листопаді, і нестати нема інформації в огулі о тим процесі, понівеш здецидувано, що процес відбендіся за замкнентими джвями. Прокурор звручився о то, а сензія подняв відповідну децизію. Через короткий час на залі судовому впущена родина Поршобута, кілька активістів, і дзінікажі. І відомо, що були то дзінікажі панствових білоруських медіїв, і дзінькі тому могли ми побачити, як зараз вигляда Андрій Поджобут. Бо поза правніком ніхто не бачив от двох лет. І теж була така інформація, що Андрій є хворий в в'язниці, що має зараз проблем зі здоров'ям. А це означає в огулі, що процес є замкнений, означає то, що на залі судовий мог бути тільки Андрій, його правник, сендя і прокуратор. Публічне буде оголошення вироку, але в цьому ж трудно повідати, коли то буде і як довго потривав в огулі цей процес. Олю, як полічувалась, то вже 665 дні ув'язнення Андрія Поджобута, właściwie przetrzymywania в арешті. No, процес się rozpoczął, але to olbrzymia liczba dni. Wszyscy patrzyliśmy na te zdjęcia, które pojawiły się w mediach. Trudno nie zauważyć, że Andrzej fizycznie też bardzo się zmienił. Poważna twarz, bardzo wychudzony, bardzo napięta też twarz Andrzeja Poczobuta. Możemy się chyba tylko domyśleć, jak te warunki wyglądały i wyglądają w białoruskich aresztach, więzieniach.
Powiem tak, że więzienie to nie jest hotel i białoruskie więzienie jest gorsze niż obóz koncentracyjny. Ponieważ osobiście widziałam przykład tego innego białoruskiego dziennikarza Olega Gruzdzielowicza, to dziennikarz Radio Liberty. On był w więzieniu przez rok i po uwolnieniu przybył od razu do Wilnia. Spotkałam go następnego dnia po przybyciu i powiem tak, przed mną po prostu był taki człowiek ze zdjęć z II wojny światowej, z tych niemieckich obozów koncentracyjnych. I jeszcze inna białoruska dziennikarka, moja przyjaciółka Ksenia Luckina, z którą pracowaliśmy razem na Białorusi, przebywa teraz też w więzieniu z ciężką chorobą onkologiczną i po prostu ona teraz ma ograniczoną opiekę medyczną. Dostała 8 lat więzienia po prostu za działalność dziennikarską i mam nadzieję, że ją zobaczę i że po prostu ona nie umrze w tym więzieniu. I dlatego teraz, kiedy w białoruskim społeczeństwie toczy się taka dyskusja na temat, może warto kupować тих в'язнів політичних у режиму Лукашенки, в окулі о Лукашенки, заплатить за них пінензи, то я дуже добре розумію мотивацію близьких тих в'язнів політичних. Nie mamy żadnej wątpliwości, że starania o uwolnienie też Andrzeja Poczobuta były i że to, że Andrzej prezentuje taką postawę, że jest tak twardy, to też jest jego decyzja i to nie jest przypadkowa decyzja. Andrzej świadomie po prostu wie, co robi. Tę postawę na pewno należy cenić. Widzieliśmy wczoraj po prostu w tych zdjęciach też godność w twarzy, w obliczu Andrzeja Poczobuta, ale to taka od razu też refleksja, bo wyobrażam sobie każdego białoruskiego niezależnego dziennikarza, każdego działacza, który patrząc na swoich kolegów ma świadomość, że gdyby trafił na Białoruś, to właśnie taki los go czeka. Jak macie niezłomną postawę, czego wam gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję. Ola Siemaszko z Wilna obserwuje sytuację na Białorusi. Dziękuję, Olu. Dziękuję również i do usłyszenia. I przeniesiemy się jeszcze teraz do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu. Dmytrze, już wkrótce się spotkamy, ponieważ z naszego radia wyjeżdża kolejny transport rzeczy niezbędnych, które są przekazane przez naszych słuchaczy albo kupione dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Takie rzeczy tym razem zawieziemy do Kijowa i dalej, bo w Kijowie my się spotkamy, Dmytrze, i później pojedziemy już jeszcze z jednym samochodem, twoim samochodem pojedziemy dalej do ukraińskich żołnierzy. Kolejna część pomocy od Radia Wnet, ale też twojej, tej, którą ty zorganizowałeś dzięki sprzedaży swoich książek i kalendarzy. To są rzeczy, które pojadą na wschód. Zawieziemy między innymi odzież, mundury zimowe, zawieziemy generator, zawieziemy te rzeczy, które w tym momencie są najbardziej potrzebne. Czyli widzimy się jutro wieczorem, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję i też przypominam, że w to, co kupiłem, to też jest zasługą też naszego Radio Wnet, bo Radio Wnet też relacjonowało moją trasę i pomagało w sprzedaży tych moich książek i kalendarzy, także serdecznie za to dziękuję. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom, dziękujemy i Jackowi Popińskiemu, który umożliwia transport tych rzeczy, i Marcinowi Mazurkowi, który jak tylko usłyszał, że znowu ruszamy, znów się odezwał i z kolejną partią, częścią pomocy, którą mamy przewieźć, i wszystkim tym słuchaczom, o których jeszcze opowiemy zresztą, o niezwykłym rodzeństwie, które też przekazało duże środki finansowe na to, żebyśmy mogli pomoc na Ukrainę dostarczyć. Dmytrze, dzisiaj znów jesteś w warunkach polowych, bo sytuacja z prądem w Kijowie nie jest stabilna, ale obserwujesz też te kwestie, które dotyczą konsekwencji ostrzału miasta Dniepr. Dokładnie tak. Co do sytuacji z energetyką, to w całej Ukrainie jest sytuacja bardzo trudna.
Bo ten ostatni ostrzał zmasowanej, to on niestety uszkodził lub nawet zniszczył jedną z elektrowni, która generowała elektryczność, i to dla nas jest no, poważna sytuacja. W Kijowie mamy tak, co najmniej u mnie w mieszkaniu jest zmiana prądu tak 3 przez 3, czyli 3 godziny jest prąd, a następne kolejne 3 godziny jego nie ma. No, ale bywa różnie. Co do Dnipru, to jak powiedziałeś, 90% już odgruzowano tego zniszczonej części budynku mieszkalnego. Przypominam Państwu, widzieliście na pewno Państwo takie zdjęcie z uratowaną kobietą, to było przedwczoraj chyba. I jak się okazało, ta kobieta była uratowana podczas takiej chwili ciszy, którą specjalnie robią ratownicy, żeby usłyszeć być może krzyki tych ludzi, którzy zostają pod gruzami. Oni usłyszeli akurat te krzyki i krzyczeli w odpowiedzi i próbowali też nawiązać kontakt, ale tego nie udało się, ale jednak uratowali tą kobietę, a jak się okazało, ona jest głucha od narodzenia. Ona po prostu nie słyszała tych ratowników, ale została uratowana. To jest po prostu no, jeszcze bardziej tragiczna ta jest sytuacja, że to po prostu była osoba głucha od narodzenia. I pod gruzami tam został jej mąż i jej dziecko. I nie wiadomo, jaka jest sytuacja z nimi. Jeszcze inna informacja dotarła, że też pod gruzami zginęła podobno żołnierz armii ukraińskiej, która walczyła w Azowstalu i która została zwolniona z niewoli rosyjskiej i przyjechała razem z częścią swojej rodziny do Dnipra. Ona sama pochodziła z Mariupola i podobno też zginęła w wyniku tego ostrzału, tego wybuchu. No także to są po prostu niesamowite, tragiczne historie ludzi, którzy ratowali się przed Rosją z Mariupola. Też znam takich historii mnóstwo o tym, jak ludzie ratowali się na przykład z Półwyspy Krymskiej, albo z Ługańska, albo z Doniecka. Przyjechali do Mariupola. W Mariupolu ich znów dotarła ta wojna rozpędzana Rosją i uciekli na przykład do Dnipra, być może jak ta rodzina, i w Dniprze ich znów dotknęła ta wojna i być może nawet zabiła. To no, po prostu dramatycznie i tragiczne historie. Ta tragiczna historia chyba została zauważona na zachodzie Europy i być może spowoduje dalsze sankcje w stosunku do Federacji Rosyjskiej, chociaż ja nie wiem, na jakie tragedie trzeba czekać, żeby podejmować polityczne działania, jednoznaczne polityczne działania. Dmytrze, pozostań z nami, ale teraz przeniesiemy się na wschód Ukrainy. Podejrzewam, że do Kramatorska, bo tam ostatnio był Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo. Tak, dzień dobry Państwu. Jesteś w Kramatorsku, tak dobrze udało mi się określić miejsce Twojego pobytu? Tak, zgadza się. Na 5 minut przed wyjazdem do Bachmutu, ale co do zasady tak. Baza w Kramatorsku. Wykorzystajmy Twoje 5 minut. Opowiedz o tej sytuacji, opowiedz o ostatniej dobie, jak ta doba wygląda na wschodzie Ukrainy, jak wygląda w tym miejscu, gdzie jesteś. Bardzo specyficznie. Widać dużo napięć. Wszyscy spoglądają z niepokojem na to, co dzieje się w okolicach Bachmutu po wschodniej części. Spodziewają się okrążenia, więc to jest mniej więcej to, co powtarzamy też ludziom wewnątrz miasta, których napotykamy. Raz przypadkowo, raz umówionych. Wielokrotnie oni od nas dowiadują się o sytuacji, o tym, że zaraz miasto może znaleźć się w okrążeniu. Dowiadują się od nas o Soledarze. Widać w tym momencie po ich reakcjach, przepraszam, duże zdziwienie. Spodziewali się, że to potrwa trochę dłużej, więc w tym momencie niektórzy po prostu
są postawieni przed dokonaniem decyzji na przestrzeni właśnie paru dni, muszą podjąć decyzję, czy chcą wyjechać, więc tak jak mówię, jeździmy po tych miejscach, rozmawiamy z tymi ludźmi, ostrzały są coraz intensywniejsze, każdego dnia słyszymy o jakichś incydentach, o tym, że ktoś został ranny, ktoś inny postrzelony, a kogoś innego dosięgnęła rakieta. I to działa na wyobraźnię, tak wolontariuszy, jak ludzi tam na miejscu mieszkających, więc sytuacja jest bardziej napięta niż kiedykolwiek. Powiedziałeś, że jesteś 5 minut przed wyjazdem do Bachmutu. Na czym polegać będzie dzisiejsza twoja akcja? Jakie dzisiaj jest zadanie przed tobą? Dzisiaj mam wrażenie, że relatywnie bezpiecznie. W zachodniej części miasta czeka na nas staruszek z protezami, który nie może się o własnych siłach poruszać. My mamy za zadanie wywieźć go do Kramatorska, gdzie będzie dalej hospitalizowany. I właśnie, więc patrząc na poprzednie zadania, czyli te, które na przykład zmuszały nas do podróży pieszo przez wschodni Bachmut, to będzie relatywnie bezpieczne. Natomiast spodziewam się, że kolejne tygodnie przyniosą bardzo dużo właśnie takich próśb o ewakuację. Według bardzo różnych szacunków, ja mam duży dystans do tych liczb, ale mówi się o tym, że od 7 do 3 czy 4 tysięcy mieszkańców Bachmutu nadal pozostaje w mieście. Tak jak mówię, patrzę na te liczby z przymrużeniem oka, natomiast faktem jest, że dużo rodzin z dziećmi, osób starszych nadal mieszka w Bachmucie. I to, co powtarzam przy każdej okazji, przy każdej ewakuacji, że ci ludzie generalnie decydują się na wjazd bardzo często wtedy, kiedy już po prostu nie mają wyjścia, kiedy wydarzy się jakaś tragedia. Komuś zabraknie leków, komu innemu rakieta czy artyleria dosięgnie blok mieszkalny, więc w tym momencie po prostu mamy oczy szeroko otwarte i po prostu wyczekujemy tych próśb, jako że, tak jak mówię, wobec natężonych ataków rosyjskich spodziewamy się, że po prostu to będzie bardzo ciężki czas, obfitujący właśnie w bardzo wiele ewakuacji każdego dnia. Kubo, mam nadzieję, że też się spotkamy wkrótce przy tym naszym wyjeździe z Metrem Antoniukiem. W czwartek ruszymy w twoim kierunku. Życzymy ci powodzenia dzisiaj i w tej kolejnej akcji ewakuacyjnej. Kuba Stasiak, dzisiaj z Kramatorska w drodze już do Bachmutu w czasie kolejnej swojej akcji ewakuacyjnej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wracamy do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk, przynajmniej mam taką nadzieję. Dmytrze, jesteś z nami? Jestem. Dmytrze, na naszej grupie wewnętrznej informacyjnej pojawiła się taka informacja od Darii Hordyjko, a właściwie to jest cytat. Ukraińcy mówią mi, proszę, nie powtarzajcie nam, że drzwi do NATO są otwarte, nie możemy ich znaleźć, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Te słowa przypomniały mi o wizycie, którą relacjonowaliśmy, o spotkaniu Trójkąta Lubelskiego, które odbyło się w Lwowie w ubiegłym tygodniu. Tam też padły słowa o otwartych drzwiach do NATO. Tam padła też informacja, że być może na szczycie NATO w Wilnie czegoś Ukraina może się spodziewać. Powiedz, jakie są nastroje Ukraińców? Ukraińcy jeszcze wierzą, że rzeczywiście mają szansę przystąpienia do NATO. Jak patrzą na to? Szczerze mówiąc, my już nie wierzymy, że wkrótce możemy być przyjęci do NATO. Tak, no, taka rzeczywistość. I my bardziej z nadzieją patrzymy w kierunku naszych sąsiadów, naszych sojuszników i partnerów po Trójkątu Lubelskim i my marzymy o tym, żeby no być może stworzyć coś takiego, jak no kiedyś była Rzeczpospolita znów, żeby nasze kraje byli zjednoczeni też jeszcze bardziej i na to patrzymy ze spodziewaniem. Chociaż to też wydaje się na razie dosyć skomplikowane, ale Polska, gdy rozmawia ze swoimi sojusznikami w NATO, naciska i stara się naciskać w sprawie przekazywania pomocy i mamy kolejny akt tej sprawy z przekazaniem Leopardów. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska jest gotowa do przekazania Leopardów, które są w Polsce, ale wszystko jest uzależnione od
od Niemiec, które nie chcą przekazać. Premier Mateusz Morawiecki nacisnął i próbuje nacisnąć na Niemcy, żeby jednak te leopardy mogły trafić na Ukrainę. Zresztą nie tylko polskie leopardy, ale też te leopardy z innych krajów, bo przecież zarówno prezydent Duda, jak prezydent Nauseda mówili o tym, że powinna powstać koalicja, która czołgi by przekazała. Na razie pomaga Wielka Brytania. I za to bardzo dziękujemy i Polsce przede wszystkim i Wielkiej Brytanii. No i mi to przypomina sytuację z tymi patriotami, z wyrzutnimi rakietowymi z Stanów Zjednoczonych, których najpierw Polska zaoferowała przekazać Ukrainie. Było to kilka miesięcy temu. Na to postawili swoje weto Niemcy, powiedzieli, że nie. No a teraz Niemcy mówią, że no okej, my też przekazujemy Patriot. No i mam nadzieję, że tak będzie z leopardami, tylko no jakoś szybciej. Też mam taką nadzieję. W studiu już jest Jakub Duszak, to oznacza, że za chwilę będą wiadomości. Jutro po 9:00 Białoruskie Studio Radia Wnet, a później Studio Lwów, a raport z Kijowa powróci w czwartek. Mam nadzieję, że wtedy już będziemy razem z Dmytrem Antoniukiem. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz. Raport z Kijowa.